Historia narodowa jest zbyt poważną sprawą, by zostawiać ją wyłącznie we władaniu zawodowych historyków, a nie daj Boże polityków. To najgłębsze tło istnienia każdego z nas i od czasu do czasu warto pokusić się o osobistą wyprawę w przeszłość. Takie patriotyczne rekolekcje z niezwykłymi bohaterami w tle. Prawdopodobnie pięknie wygląda Dolina Bugu w szacie tego świeżutkiego śniegu, a zabrałem Państwa tutaj na skraj lasu, bo chciałbym rzucić okiem na miasteczko niezwykłe. Może chciałbym rzucić, ale mgła spowiła wszystko. Uwierzcie Państwo na słowo, tam pojawi się wieża kościoła, sławnego sanktuarium, a miasteczko to Kodeń. Otóż gdyby wypadki w całym Królestwie Polskim w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku potoczyły się wszędzie, tak jak zdarzyło się tutaj, to rano o świcie 23 wszyscy krzyknęliby Polonia rediviva, Polska odrodzona. I o tej niezwykłym miasteczku i niezwykłych mieszkańcach okolicy chciałem Państwu opowiedzieć. W dziejach miast zakładanych przez możnowładców zwykle nadchodził taki moment, kiedy wyfundowany przez nich nowy byt społeczny wchodził w ostry konflikt ze swoim dobrodziejem. W Kodniu było zdecydowanie inaczej. Mądrzy sapiechowie z radością patrzyli na rozwijający się nowy stan mieszczański, na to, jak rosły grupy rzemieślników obsługujących okolice i pierwociny lokalnego przemysłu. Potrafili ku zadowoleniu obu stron rezygnować z brutalnej dominacji, nie rezygnując z zysków. W ich wizji tutejsi obywatele mieli być zasobni, kreatywni i patriotyczni. Przyszedł kiedyś wreszcie czas, kiedy ta trzecia cecha stała się najważniejsza. Próbowaliśmy na Kodeń spojrzeć tam od strony tych pięknych łąk, ale mgła i padający śnieg nie dają szansy. Natomiast tu z bliska widać imponującą świątynię, legendarną, opiewaną wielokrotnie z tym cudownym obrazem, obrazem ukradzionym w Rzymie przez sapiecha, ale na pożytek tej ziemi, tego miasteczka. Okazało się, że w powstaniu styczniowym ta ręka Boża też nad tym miasteczkiem zawisła i pomogła powstańcom w bardzo zbożnym, patriotycznym dziele. Natomiast potem pokolenia zapomniały, jak to się stało, że taki sukces, taki triumf, zlikwidowanie praktycznie całej rosyjskiej załogi zginęło w historycznym tumulcie. I to jest oczywiście problem, który próbowałem rozwikłać i myślę, że złożyło się na to wiele czynników. Pierwsza rzecz to niestety żadna z osób uczestniczących w tym powstaniu nie sporządziła nic, żadnego pamiętnika, wspomnienia. Chętnie co strzelali niż pisali. Prawdopodobnie tak. Natomiast ilość źródeł jest bardzo ograniczona. Ja myślę, że późniejsze represje, które bardzo dotknęły Kodeń, też spowodowały, że społeczeństwo się zamknęło. Ludzie, którzy uczestniczyli, zapominali o tym, nie przekazywali tych informacji. I powiem niestety panu, że to jest przedziwna cecha społeczności właśnie miejskich. O ile szlachta, wracając do tych swoich realiów, do tych swoich mająteczków, z czasem pod koniec życia siadała i pisała, potem publikowali w Krakowie, najczęściej tam liberalizm był większy, o tyle właśnie ta ludność miejska ciągle była pod rosyjską presją. Była pod rosyjską presją, ale była jeszcze chyba kwestia bardzo prozaiczna. Nie wszyscy potrafili pisać. I pokazują to bardzo dokładnie akty metrykalne. To znaczy, wiele osób niestety podpisywało się tylko i wyłącznie krzyżykami. To być może też był problem. No tak, ale potem była ogromna eksplozja pamięci o powstaniu styczniowym. Za sprawą marszałka Piłsudskiego, za sprawą II Rzeczpospolitej wyrosły pomniki, odnawiano mogiły, stawiano krzyże. To naprawdę był imponujący wyczyn, jeżeli chodzi o pamięć. Thank you.
Kodniu nie znalazła się chyba osoba na tyle zdeterminowana, która by próbowała tą pamięć przywrócić. Nie było, może nie do końca. Była jedna osoba i o niej warto wspomnieć. Był to nauczyciel, późniejszy kierownik szkoły, pan Franciszek Jagielak. Jedyne informacje, jakie mamy zebrane z okresu międzywojennego, to są właśnie informacje zebrane przez niego. Oczywiście one są nie zawsze wiarygodne, ale przynajmniej pokazują w pewien sposób te zdarzenia i pozwalają nam na nie inaczej spojrzeć. Jechałem tutaj z pewnym poczuciem, że temu środowisku stała się krzywda, bo tak na dobrą sprawę te wielkie rocznice, 150. rocznica wybuchu powstania powinny się odbyć tutaj, w Kodniu. To był wielki sukces. To był wielki sukces i myślę, że dla społeczeństwa kodyńskiego byłoby to wielkie wyróżnienie. Tak, i z tym też poczuciem młody człowiek wziął się za pisanie pracy, którą w tej mniej więcej grubości w końcu spakował do koperty i mi przysłał. Bardzo panu dziękuję, otworzył pan oczy mnie na wiele zdarzeń. Ja myślę, że za naszym pośrednictwem kamery będziemy to mogli również widzom opowiedzieć, co dopinguje pana, który nie jest zawodowym historykiem do zajmowania się czymś takim. Co mnie dopinguje? Ja powiem krótko, patriotyzm lokalny. Wspaniały termin, patriotyzm lokalny. Mimo, że nie mieszka pan dzisiaj już tutaj. Nie mieszkam, ale oczywiście przyjeżdżam, przebywam, mam tu cały czas rodzinę. Niemniej jednak powiem jeszcze jedną rzecz. Zainspirowały mnie też pana programy. A dlaczego? Ale dlaczego? Bo właśnie widziałem programy, gdzie osoby z różnych terenów, z różnych miast też potrafiły, nawet nie mając tak pięknej historii jak Kodeń. Ale ma pan inny ogląd świata, inne możliwości. Tak. Ma pan pewną łatwość pisania, bo jako prawnik jest to rzecz zupełnie naturalna. I stąd też sądzę, że ta pańska książka by doczekała się wydania. Mam nadzieję, że doczeka. Wielu ludzi zdopinguje do tej restytucji pamięci powstańczej. A na razie zapraszam państwa na spacer tymi uroczymi zakątkami po to, aby się samej miejscowości przyjrzeć. Tutaj jest jakby granica światów. Tamten świat pędzi, śpieszy się gdzieś tam ku Wrześciowi, ku Terespolowi, ku granicy, a tutaj przekraczamy pewną magiczną granicę historii. Cóż to jest? To jest część Kodnia, która w pewnym okresie dziejów, na początku XIX wieku, została w ogóle wyodrębniona ze struktury administracyjnej miasta. To była zupełnie inna część, należąca do zupełnie innych właścicieli. To jest tak zwana Placencja, zwana też Kodniem B. W odróżnieniu oczywiście od Kodnia A, jakim to była zasadnicza część miasta. I to był majątek, który w okresie powstania należał do rodziny Sarneckich. Spokojnie, cichutko. Proszę powiedzieć w takim razie, jak w tych realiach odnaleźć tych spiskowców? U Zielińskiego, nieodłącznych w naszych podróżach, bitwach i potyczkach powstania styczniowego, znalazłem Pawła Nęckiego, jak pan mi udowodnił swoją pracę Nęckiego, tak, źle zapisane, tak. No i Mikietę. I Mikietę. Kto to był? Jeden i drugi. O tych osobach wiemy generalnie niewiele. Wiemy tylko tyle, że około 1860 roku pojawili się w dobrach kodeńskich należących do rodziny Krasińskich, Ludwika Krasińskiego, i objęli funkcje zarządzające, takiego managementu w tych dobrach, mieszkali w Dobromyślu. To był taki największy folwark należący do tych dóbr. Władysław Mikieta pochodził z Wielkopolski i to jest... I powiem panu, że to jest bardzo ciekawe, bo tu pojawia się wielu młodych ludzi, którzy się tutaj natychmiast wkomponowują w rytm życia gospodarczego tej okolicy, przynoszą pewną wiedzę organizacji produkcji rolnej, tej wysoko rozwiniętej, pewnego przemysłu towarzyszącego tej produkcji rolnej. I to są na ogół Wielkopolanie właśnie. Tak, i tych Wielkopolan mamy dość dużo. Analiza aktów metrykalnych wskazuje, że wiele stanowisk obejmowali właśnie Wielkopolanie. Mało tego, kupowali też folwarki. I też były osobami znaczącymi w tej działalności spiskowej. Że wspomnę tylko chociażby Apolinarego Sydowa, właściciela niedalekich Kątów, gdzie również ta idea i działalność spiskowa się rozwijała. Stamtąd pochodził słynny Przemysław Rębowski, o którym też
Trochę wiemy, ale niewiele. Z jednej strony gospodarzyli, ale nocą spiskowali. Ale nocą spiskowali, tak. Mało tego, potrafili rozwinąć ten spisek nie tylko w samym Kodniu, ale także potrafili dotrzeć do sąsiednich miasteczek i miejscowości, bo stawiam tezę, że w skład i spisku, i później oddziału zbrojnego wchodzili też mieszkańcy Sławatycz pobliskich, Piszczaca, a nawet pobliża Włodawy. To jest niesamowite, drodzy Państwo. Praktycznie spiskowcy dowiadują się o tym, że wybuch został zadecydowany na 5 dni, prawda, przed tymi wydarzeniami. Jak to wszystko spiąć, zorganizować, jak przygotować atak? Czyżby projektowali go już wcześniej? Tego nie wiemy, ale możemy zakładać, że tak było. Myślę, że jakieś plany ataku musiały być przygotowane wcześniej, bo nie ma realnej możliwości, żeby w ciągu 5 dni przygotować wszystko. Zebrać ludzi, przesłać informacje, opracować szczegółowy plan. A wydaje mi się, że ten plan był tutaj elementem najważniejszym, który pozwolił osiągnąć sukces. Powiedzmy teraz o Rosjanach w Kodniu, bo to jest najważniejsze. Jak liczny był przeciwnik? Według oficjalnych danych naczelnika powiatu bialskiego 365 osób. Spora grupa. Spora. To głównie artylerzyści. Głównie artylerzyści. Jest mowa o inwalidach, ale jest to informacja niepotwierdzona. Zapisano w rosyjskich dokumentach park artyleryjski park numer 2. Park artyleryjski numer 2, tak. No i był cały spór historyczny. Pan się w ten spór również wdał w swojej pracy. Czy były tu armaty, czy ich tutaj nie było, bo to ani Rogiński, ani żaden z uczestników o tych armatach zdobytych nie pisze. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli coś nazywa się parkiem artyleryjskim, to oczywiście armaty są. Jeżeli są artylerzyści, to oni muszą strzelać, ćwiczyć. Oni muszą przede wszystkim próbować manewrów zaprzęgów konnych, które były niezwykle skomplikowane pod on czas. Także myślę, że w następnym wydaniu swojej książki może pan spokojnie... Myślę, że jeżeli będzie można uzupełnić to tak, aczkolwiek dodam jedną rzecz, że historyk rosyjski Garbaczewski w swojej pracy wskazuje wprost, że armaty były, no tylko powstańcy nie mieli koni, które by potrafiły je przeciągnąć i pociągnąć gdzieś tam dalej. Armata nie było, a bronią powstańczą. Armata była kłopotliwa, armata w tych błotnistych łąkach grzęzła. Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby dłużej niż przez kilka kilometrów te armaty holowano, że podam przykład Żyżyna. Dwie zdobyte rosyjskie armaty w bitwie pod Żyżynem zostały rychło w Łysobykach pocięte na części i przetopione, a częściowo utopione w stawie. Po prostu to nie była broń powstańcza, a że nie zapisano tego w relacjach, tak jak pan powiedział, niechętnie pisali ci bohaterowie. Niechętnie pisali. Placencją związana jest niezwykła postać Żyda. Żyda, któremu zawdzięczamy, szczerze mówiąc, największą wiedzę o zdarzeniach w Kodniu. Był to Fajwel Elman. Tak się nazywał 80-letni starzec, który przedstawił czy zdał ostatnią relację żyjącego świadka o tych zdarzeniach. To był rok 34. 34. Tutaj, w tym budynku, major Włodzimierz Świderski, ówczesny właściciel tej części Kodnia, odebrał od niego takie swoiste oświadczenie. Spisał to? Spisał to i to jest dzisiaj... A ja to od pana wyłudzę, bo... A ja z przyjemnością... Uwielbiam dokumenty tak odległe. To niesamowite, kiedy po 150 latach objawia się nowe źródło i widzimy, jak miejscowy dziedzic odkłada sprawy bieżące i siada ze staruszkiem, by pytać go, jak z tym powstaniem w Kodniu było. Powstańcy przygotowywali się potajemnie na 3 lata naprzód. Po folwarkach kuli, kosy i piki. Z Dobromyśla też byli panowie. Do nich się potem przyczepiło dużo prostego narodu. Potajemnie też zachodzili do Łańcuckiego, stolarza. I tam u niego mierzyli, jak to dawniej było, starodawny pancerz. To był kowal, co taki pancerz kuł. Przychodzili najwięcej po ciemku na mogiłki. Cmentarz chrześcijański przy drodze do Dobromyśla. Dla znajomości to oni mieli takie słowo Hanka i drugie jakieś. Spiskowcy, jak pan powiedział, zaczęli zbierać się wieczorem, a wcześniej oczywiście było kucie kos. Kucie kos, tak.
I oczywiście obowiązkowe błogosławieństwo proboszcza i w zależności od tego, czy byli to spiskowcy stuczny, szlachta, to w tym momencie był to ksiądz Nawrocki, czy w Kodniu podejrzewam, że było podobnie ksiądz Zegar, który też od początku był zaangażowany, też w jakiś sposób musiał pobłogosławić swoich spiskowców i udali się do lasu, który był oddalony od Kodnia o 3 km. Las się nazywa Borek. I tam w tej chwili jest taki symbolicznie postawiony w 1885 roku krzyż, który symbolizuje to miejsce spotkania powstańców. Działania powstańcze w Kodniu spełniają trzy podstawowe zasady, gwarantujące powodzenie wojny partyzanckiej. Uderzyć z zaskoczenia, mocno ukąsić i szybko odskoczyć. Fajwel w swej relacji powiada tak. Powstańcy zbierali się w Dobromyślu na Placencji. Do nich przyszli z Zabłocia, z Wólki, z Międzylesia. Jedni drugim pomoc pokazywali. Kosy, piki złożyli na furmanki i do Kodnia przywieźli. Na zamku były magazyny i ruskie oficery, Polaki, kazali schować broń do magazynu. Piechota była w miasteczku głównie. Na rynku ruskich było dużo, Polaków może z 1000 ludzi. Zaczęło się o godzinie 10 wieczorem. Bitwa trwała całą noc. Ruskie uciekali i chowali się gdzie mogli. Głównie po domach była bitwa, najwięcej koło kafehausu. Powstańcy nocą wchodzą do Kodnia. Moglibyśmy rzucić okiem na plan, który pan ma, żeby pokazać, tak, które oczywiście obiekty są celem ataku. To jest świątynia, To jest plan z 1840 roku i tu mamy usytuowanie budynków w rynku kodeńskim. I tu właśnie mamy budynek Kaffenhausu. Czyli to jest to, co dzisiaj jest domem pielgrzyma, budynek... Tak, on stał troszkę nowy, inaczej, on stał frontem, tak, budynek jest nowy, a tutaj mamy stał frontem i miał skrzydło w kierunku... Kaffenhaus, czyli wschodnie. Austeria, kawiarnia, wybudowana jeszcze za czasów ostatniej właścicielki Kodnia. Czyli w Kodniu nie ma normalnego garnizonu, że są koszary, mury, warta? Nie ma. Oni po prostu kwaterują w różnych miejscach, co daje przewagę powstańcom. Tak. Musieli świetnie zorganizować akcję zdjęcia wartowników powstańczych przede wszystkim, bo odbywa się to błyskawicznie. Tak. I to wiemy trochę już od Romana Rogińskiego, który w kilku zdaniach, ale przekazuje tą informację, mówiąc, że właśnie Paweł Necki jako pierwszy zaatakował te odwachy, które były ustawione i bardzo szybko rzeczywiście poradzono sobie ze strażami. Z największą obroną spotykamy się przy kasie pułku. Tu wiemy, że 12 żołnierzy, i opisuje to właśnie ten Żyd Fajwel, 12 żołnierzy broni tego prawie do upadłego. Dochodzi tam do dantejskich scen, do ucinania rąk nawet kosami, tak, że te skrzynie są bronione do samego końca. I wtedy zaczyna się paniczna ucieczka Rosjan. Pojawia się tam taki motyw rzeczki, lodu na rzeczce? Tak. Gdzie tak. ta rzeczka? Rzeczkę mamy tam, dosłownie tutaj, tak. Ona się nazywa Kałamanka. Uciekający w panice żołnierze muszą przez tą rzeczkę przejść. A to wszystko jest w dole, pod ogniem powstańców? Tak, pod ogniem powstańców. Lód, mróz pewnie był podobny jak dzisiaj, ale pod ciężarem tych uciekających ludzi, pewnie koni, to się wszystko załamuje i ci żołnierze wpadają tam do tej rzeki. Wspaniały sukces na całą noc. Miasto jest znowu polskie. Tak, miasto jest polskie, miasto jest należy do powstańców, ale tylko przez całą noc. Rankiem wszyscy zbierają się i zgodnie... Bo taki był rozkaz. Taki oni był oczywiście rozkaz. Mieli zaskoczyć te garnizony, rozbroić, bo cały sens militarnej operacji tutaj na ziemi bialskiej dotyczył odcięcia drogi z cesarstwa do Warszawy. Chodziło o to, żeby ten główny trakt, zwany traktem brzeskim przeciąć. Przeciąć, tak. I wokół tego budować pewną linię i pewne zabezpieczenie dla tworzenia jak gdyby dalszych oddziałów. Tak, to miał być taki punkt na Lubelszczyźnie i Podlasiu, tak, gdzie miały się tworzyć te dalsze oddziały. Takie przynajmniej były zamierzenia. Tak po rynku strzelali przez całą noc. Rankiem Polaków nie było. Swoich zabitych gdzieś pochowali, a kasę to zabrali do Borku, lasu koło Dobromyśla. Tam ją rozbili siekierami, ale pieniędzy w niej nie było. Co najwięcej to było w kasie papierów. Zabitych ruskich to pamiętam, że koło Jaszczyka to było dwóch i w Kapeausie. A rannych to do Kreposci zabrali kilka furmanek.
Ginie 5 Rosjan, ale nie ma jakiejś straszliwej rzezi pokonanych nieprzyjaciół, nie ma tego zezwierzęcenia wojennego. Nie, nie ma. Powstańcy zachowują się bardzo przyzwoicie. Zresztą należy pamiętać, że z tymi ludźmi przez ileś lat też współżyli. Znali się, znali tych Rosjan, znali tych dowódców. Mało tego, pewną część tego garnizonu stanowili też Polacy. O tym też nie możemy zapomnieć. Jest taka niesamowita u pana historia w tej książce, kiedy tutaj mieszczan próbują przymusić do szarwarku, czyli pracy na rzecz na przykład dróg okolicznych, odnowienia tych dróg, a rosyjski generał mówi: nie, dajcie mieszczanom spokój. Tak, i to jest niesamowita historia z 1861 roku. Tutaj rzeczywiście doszło do sytuacji, że mieszczanie się zbuntowali, zostały nadesłane z Białej wojska kozackie, które miały zaprowadzić porządek, i oto pojawia się generał, który jest przypadkowo na inspekcji, mówi: nie, proszę zostawić tych mieszczan, proszę dać im spokój. To też rzeczywiście świadczy o panującym tak, tej sytuacji. Potem przebieg tej nocnej akcji powstańczej też dowodzi, że z obydwu stron nie ma tego zezwierzęcenia wojennego. Ono się pojawia tu i ówdzie, ono się pojawia przede wszystkim tam na Litwie, prawda, Murawie, Wieszatel i te straszne historie rzezi. Ale tu jest jakoś, jak pan powiedział, ładnie przerośnięte to społeczeństwo. Oni się znają, rozmawiają. Trudno się potem zabijać. Trudno też pogodzić się z tym, żeby tak niezwykły czyn, jak tutaj w Kodniu miał miejsce czyn powstańczy, zupełnie przepadł. Ale myślę, że to już wszystko jest na dobrej drodze. Po pierwsze, jest pana książka. Po drugie, jest wspaniała reakcja środowiska. Oglądaliśmy już przygotowaną tablicę, która zawiśnie tutaj, gdzie? W rynku gdzieś, tak? Nie na rynku, ale na drodze prowadzącej do Kalwarii, gdzie wszyscy pielgrzymi uczęszczają, więc też wszyscy pielgrzymi będą mogli spojrzeć, przeczytać i mam nadzieję, że też się dowiedzą, co się w Kodniu stało. A przy okazji, gdyby kiedyś, do czego namawiam, udało się zrobić rekonstrukcję historyczną, zaprosić kolegów ze świetnych grup rekonstrukcji historycznej, trochę postrzelać, trochę ten zapach czarnego prochu, znowu wkomponować atmosferę miasteczka, byłoby to naprawdę z pożytkiem edukacyjnym. Jestem przekonany, że tak będzie. Mam nadzieję, że w tej chwili te wydarzenia, które będą miały miejsce, to wmurowanie tablicy, przywrócenie pamięci, będzie powodować, że rok rocznie będziemy rozwijać te nasze uroczystości tutaj. Wierząc w powodzenie tego przedsięwzięcia, teraz ruszamy na poszukiwanie konspiracyjnego archiwum. Do zobaczenia.